Malediwy znane są przede wszystkim z rajskich plaży. Fakt, są one niesamowite. Z drugiej strony mamy kilka kwestii, o których mało kto mówi, a są one ważne. Dzisiaj Wam o nich opowiemy. Dzień dobry, zaczynamy kolejny i ostatni już dzień na wyspie Tuluzdu. Dzisiaj przemieszczamy się na kolejną wyspę, będzie to wyspa Difushi. O 16:30 mamy prom, już mamy wszystko załatwione, musimy się po prostu pojawić tam na miejscu o godzinie 16:20, a dzień oczywiście musimy rozpocząć od śniadanka. Idziemy do restauracji, w której byliśmy wczoraj, bo smakowało nam tam to malediwskie lokalne śniadanko, a poza tym też coś innego, a poza tym jest już trochę późno, bo jest chyba 10:30 albo 10:40 i większość miejsc śniadaniowych jest już zamknięta. A zobaczcie, proszę Państwa, tak wygląda lokalny posterunek policji. Jest flaga Malediwów, jest palemka, jest skuterek policyjny. I co tu jeszcze mamy? O, tak to wygląda. Co tam, Milek, wleciało na talerz? To samo to wczoraj, tylko ja wzięłam teraz kontynentalne i zamiast tuńczyka dostałam chleb tostowy, masło i dżem. A tak to jest to samo co wczoraj. No, tak dla przypomnienia, tak wygląda moje sieranko. No do smacznego. Pięknie. Wspaniały i emocjonujący mecz oglądamy na Bentegodi. 55. minuta, Polak inteligentne zagranie. Podanie do Zielińskiego. Zielińska i gol! Jest godzina 14, nasz prom odpływa dopiero za 2,5 godziny, także mamy jeszcze trochę wolnego czasu. Skorzystamy z tej okazji i skoczymy jeszcze na jedno bardzo fajne miejsce, którego wcześniej nie odwiedziliśmy, a które chcielibyśmy Wam pokazać, bo wygląda naprawdę fajnie. A przynajmniej na zdjęciach wygląda to na ładne miejsce. Będziemy tam za 15 minut i sami się przekonamy. A jest jeszcze jedna kwestia, o której bardzo rzadko mówimy w kontekście odwiedzanych przez nas krajów, ale tym razem zebraliśmy trochę wiedzy na ten temat i chcielibyśmy opowiedzieć Wam o religii na Malediwach. Religią dominującą na Malediwach jest, proszę Państwa, islam i według statystyk 98,4% mieszkańców jest właśnie tego wyznania. Ale to akurat nie jest niczym dziwnym. Bardziej interesujący jest fakt, że Malediwy są, powiedziałbym, krajem takim restrykcyjnym, może nawet radykalnym, jeśli chodzi o religię. I tak też na przykład w miejscach publicznych nie wolno wyrażać tak jakby swoich uczuć religijnych, jeżeli jest się innego wyznania niż islam. Druga sprawa to na całych Malediwach, z wyjątkiem tych luksusowych resortów i prywatnych wysp, obowiązuje zakaz spożywania, posiadania i sprzedawania alkoholu. Na wyspach resortowych jest on bardzo drogi, na lokalnych wyspach jest on niestety niedostępny, a przynajmniej tak legalnie w sprzedaży w sklepie. Czy można to załatwić nielegalnie? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Być może jest jakaś możliwość, żeby kupić gdzieś jakieś domowej roboty wino czy jakiś bimberek, ale to nie o tym. Muszę w tym temacie zamieścić małe sprostowanie, bo alkohol co prawda nie jest dostępny bezpośrednio na lokalnych wyspach, ale istnieje pewien sposób, dzięki któremu można być na lokalnych wyspach i jednocześnie cieszyć się piwerkiem na wakacjach bez ograniczeń. W pobliżu tych najpopularniejszych wśród turystów lokalnych wysp znajdują się tak zwane floating bary, czyli pływające bary, które serwują alkohol. W jaki sposób można się tam dostać? Pracownicy tej łodzi mniejszymi łódkami dowożą turystów na większą łódkę, na której serwowane są alkohole. Z tego co zorientowałem się w internecie, cena za piwko to mniej więcej 7-10 dolarów, ale niestety standard takich miejsc jest dość kiepski. Tak przynajmniej wynika z opinii, które przeczytałem na TripAdvisorze. No ale oczywiście, jeśli ktoś nie wyobraża sobie wakacji bez alkoholu, to w tego typu miejscach może ugasić swoje pragnienie, a jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat. Dajcie znać, czy wakacje bez piwerka to nadal są wakacje, czy takie piwerko musi być. Kolejna sprawa to to, że aby oficjalnie być uznanym za obywatela Malediwów, trzeba być wyznania muzułmańskiego, czyli wyznawać islam. Czyli jak można się bardzo łatwo domyślić, jest kilka takich minusów, które dla niektórych skreślają Malediwy jako kierunek, destynację wakacyjną, jako, nie wiem, kierunek swojej podróży. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo się nie podoba ludziom, a mianowicie jest to zakaz opalania się w bikini lub też panowie bez koszulek
poza miejscami do tego wyznaczonymi i wydaje mi się, że w związku z takim rozwojem turystyki na lokalnych wyspach powstały właśnie takie plaże typu Bikini Beach, na których można się opalać. Bikini. A w wielu miejscach można znaleźć właśnie takie znaki mówiące o tym, że Malediwczycy mają swoją kulturę i prawo, także noszenie bikini lub mniejszej ilości odzieży w miejscach publicznych jest zabronione. I widzimy też napis w języku włoskim, bo na wyspie jest mnóstwo Włochów. A teraz, proszę Państwa, kierujemy się już na most, który zaprowadzi nas na drugą stronę takiej małej rzeczki. Tam znajduje się taki, nie wiem, mały rezerwat przyrody, bo widzę jakieś takie las, malediwski las. Idziemy i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Jest tu mnóstwo cienia, jest fajnie, chłodno i przyjemnie, bo dzisiaj mamy naprawdę bardzo gorący dzień. Słońce świeci niemiłosiernie. Od 12 do 14 siedzieliśmy w hotelu, chowaliśmy się przed upałami, bo nie jesteśmy w stanie ich znieść. Jest tak gorąco. Malediwy to również doskonałe warunki do surfingu. Kto wie, być może kiedyś spróbujemy. Milena już zgłasza swoją gotowość. Prawda, że te plaże wyglądają pięknie, a gdyby tak wychylić się zza krzaka? Ups, mamy jeden wielki plac budowy. Ważne, że robota idzie sprawnie. Miał być kokos, jest mango shake. Nie było kokosów, w ogóle tu mało rzeczy jest, nie? Chciałem lody Magnum, też nie mieli. A w ogóle były jakieś? No. To czemu akurat Magnum chciałeś? Bo dobre są, migdałowe. Wczoraj był lepszy, teraz złodą chyba. Bez cukru. Aha, to dlatego. Tu jest pies pogrzebany. Niestety Malediwy mają też swoją mniej rajską stronę. Na wyspach jest duży problem ze śmieciami. Są one składowane kawałek od zabudowań, bardzo często zakopywane lub palone. Generuje to poważne zanieczyszczenie powietrza. Na Malediwach powstała również wyspa śmieci, na którą dostarczane jest około 400 ton odpadów dziennie. Również tych wygenerowanych przez turystów. Tilafushi powiększa się z roku na rok. A my tymczasem opuszczamy wyspę i ruszamy do portu, skąd odpłyniemy na północ. Takie taksówki mogą dowieźć turystów wszędzie. Coś mi się wydaje, że wrócimy tu dość szybko. Dotarliśmy już do portu, skąd najprawdopodobniej, o ile nie będzie jakiegoś opóźnienia, za 30 minut wyruszymy już na wyspę Difushi. Bilety na prom prawdopodobnie będą nas kosztować 45 rupii za dwie osoby, tyle nam powiedział ziomek. Za 4 dyszki dojechaliśmy też tutaj taksóweczką, bo nie chciało nam się pędzić w tym gorącu. A tak wygląda poczekalnia, a tutaj za chwilę już przypłynie prom i ruszamy. No i przypłynęła nasza łódeczka. Myśleliśmy właśnie przed chwilą, że przypłynęła nasza łódka, ale okazało się, że to nie nasza łódka. I musimy dalej tu siedzieć, biedni, głodni i czekać. No, ale tam chyba już nasza płynie. Także za chwilę, mam nadzieję, wsiądziemy. Jak Ci się podobała wyspa? No, a wyspa nam się podobała. Spoko, bardzo, bardzo jest tutaj nudno. Ale taki chyba klimat po prostu, no. My też nie oczekiwaliśmy niczego. Jest po prostu tak lokalnie bardzo, nie? Także nie ma co oczekiwać fajerwerków, że tutaj będzie nie wiadomo co, jak. To są Malediwy i to jest lokalna wyspa, na której nic tak naprawdę nie ma. Trzeba się cieszyć plażą, snurkowaniem, nurkowaniem, jedzeniem lokalnym, bo jest naprawdę spoko. No i... Zachodami słońca. Zachodami słońca, które byliśmy dwa razy, raz się spóźniliśmy, drugi raz nie było, bo było słońce za chmurami. A tą wyspę polecam osobom, które chcą po prostu poleżeć na plaży i nic nie robić, mieć wszystko w nosie i tak, i to jest idealne miejsce.
Po Malediwach przemieszczamy się publicznym transportem. W sumie są to publiczne promy, które zabierają lokalnych mieszkańców i turystów. Za jedną osobę płacimy 22 rupie, czyli około 5 zł i 70 groszy. Jest to dobra alternatywa dla dość drogich speedboatów. Promy nie kursują zbyt często, w zasadzie jeden raz dziennie. No to proszę Państwa, po 45 minutach dotarliśmy na miejsce i po raz pierwszy możemy przywitać się z Wami z wyspy Difushi. Kierujemy się teraz do naszego hotelu, mamy już zarezerwowany, zrobiliśmy to sobie wcześniej. Do przejścia mamy niewiele, jakieś 300 metrów, także za 5 minut będziemy na miejscu. Nawigujesz czy nie nawigujesz? Nie, bo coś nie działa. Tu on powiedział sekret? No, druga na lewo. Tu można tędy, albo można tamtędy. Idziemy. No dobra. To tutaj nocno. No dobra. To jesteśmy. Zameldowaliśmy już się w pokoju. Na szybko wam pokażę. Mamy duże łóżko podwójne. Jest wiatrak cichutki, jest klima, mamy tutaj jakieś szafeczki, można wszystkim się porozkładać ładnie. Jak wygląda łazienka? No, łazienka elegancka, nie wiem gdzie jest światło. O! I to tyle. Byliśmy w lokalnym sklepie i chcieliśmy kupić jakieś właśnie lokalne jedzenie, ale tutaj nic nie ma. Więc kupiliśmy co było i mamy jakieś orzeszki o smaku curry. To jest wszystko o smaku curry. Dobra, ale pikantne bardzo. Kupiliśmy też jakiś pudding. Nie wiem co to jest. Taki jakby taki panna cotta może chińska. Coś takiego, bo to chiński wyrób. Smakuje całkiem. I co tam jeszcze mamy? Mega słodkie. Curry, słodki serek i chipsy o smaku chili i czosnku. Jednak te orzeszki mocno ostre. Gdzieś chyba takie chipsy już mieliśmy, nie? Pamiętasz? Gdzie? Nie wiem. No możesz otworzyć i to spróbuję, bo może się przypomni smak. A, takie cieniutkie. Może to z batatów? Dobre. Dobre? Pikantne? No. To co, będziemy dalej szukać jakichś przysmaków i próbować. Tak. Dzień kończymy tradycyjnie już zachodem słońca. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.